Państwo, powiat tarnogórski jest ziemią pełną uroku i posiada dwa skarby. Wspaniałą historię i przepiękną przyrodę. Aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą z tego miejsca korzystać, wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. Pretensje powinienem kierować nie do pokolenia dzisiejszych polityków, urzędników, samorządowców. Czy na pewno? To, że organizatorzy dzisiejszej uroczystości i, jak rozumiem, także władze otwieranego dzisiaj Centrum Kultury Śląskiej zdecydowali się, aby patronowała im parafraza aforyzmu będącego tytułem ostatniego rozdziału wielkiej monografii zła francuskiego filozofa Paula Rickera, to gest odważny i znaczący. Szlak powozów konnych tutaj powstaje i w związku z otwarciem tego Centrum Kultury Śląskiej będzie oznakowany i powozy będą stały w Alei Lipowej przy kościele, wychodząc tu przy głównym wyjściu. Będzie właśnie postój powozów konnych. Byli właściciele, obecni spadkobiercy, napisali mi słowo wstępne. Mieszkają obecnie w Austrii, w Wolfsbergu. Właśnie tutaj jest hrabia Andrzej z małżonką. To był w 2004 roku. Hrabia Andrzej. Spiski Czwartek. To jest Spisz. Skąd oni przyszli? Spisz, Lewocza, Kerzmarów, Spiska Wieś. Do Siemianowic, Siemianowic do Nakła i z Nakła do Wolfsbergu 620 km dokładnie od zamku w Nakle. Jest to mobilitacja dla całego regionu i myślę, że będzie służył ludziom, artystom i nie tylko. I będzie miejscem, w którym będzie można pokazać tętno życia tego regionu i jego piękno. Na wystawie jest szereg elementów, które można spotkać na każdym stole, bo ta wystawa nazywa się Podwieczorek u hrabiny, a więc filiżanki, dzbanki, mleczniki, cukiernice, ale również mamy tutaj na wystawie pokazane jedne z najstarszych, akurat w tym momencie prezentujemy, jest to serwis, fragment serwisu Tilsza z 1850 roku. Jest to ręcznie wykonana porcelana, bardzo pięknie zdobiona, ręcznie malowana.
i jest takim na pewno ciekawym elementem wystawy. Ja zachęcam, żeby każdy, gdy obejrzy tą wystawę, żeby zajrzał do swojego kredensu, czy przypadkiem gdzieś tam głęboko nie zachowała się jakaś ciekawa porcelana, mlecznik czy cukiernica, które mogą okazać się również ozdobą każdego współczesnego stołu. Miasto czy miejsce jakieś, dla mnie najistotniejsi są ludzie, bo ci ludzie właśnie określają charakter tego miasta i oni tworzą jak gdyby cały klimat. A więc do tego, żeby pokazać prowincję, ja wybrałem właśnie takie łączenie zarówno zdjęć pejzażowych połączonych z ludźmi, z mieszkańcami Tarnowskich Gór. I każdy z tych ludzi napisał taką swoją intencję, czym dla niego jest to miasto, czym dla niego kojarzy się to miasto. I uważam to za integralną część, ponieważ te wypowiedzi są spontaniczne i szczere. I tylko połączenie właśnie portretów mieszkańców, pejzaży takich, bardzo bym powiedział, miejsc, niekoniecznie tych, które znamy najbardziej, wtedy tylko uważam, że udaje się uzyskać ten klimat. No i dlatego taką formę zastosowałem wyrażania takich spontanicznych myśli przez mieszkańców tego miasta, bo faktycznie byli przeze mnie zawsze zaskakiwani. To oni musieli określić jednym prostym zdaniem czy słowem, czym to miasto, czym ta prowincja jest dla tych ludzi. Wybitny malarz. Drugą kolekcją stałą to kolekcja porcelany śląskiej państwa Gatysów, Ireny i Romana Gatysów. Oprócz kolekcjonowania właśnie tej pięknej porcelany wydają książki, które o twórcach tej porcelany, czyli o fabrykach porcelany, mówią w szczegółach. Mamy także
Wystawy małe jest piękne pana Mieczysława Filarka, badacza przeszłości Tarnowskiego i nie tylko, i okolic. Pani Bogusława Brodka-Wińska stworzyła wspaniałą wystawę ukazującą wnętrze śląskiego mieszkania.